Hetman Zamość w swoim pierwszym meczu pod wodzą Marka Motyki rozbił włodawiankę aż 5-1. Zamościanie prowadzili do rezerwy różnicą jednej bramki. Po zmianie stron bramkarz gości Danielczyk trzykrotnie musiał wyciągnąć piłkę z siatki. Już od samego początku spotkania Hetman starał się podejść wysoko do rywala i zaatakować. W 8 minucie Bubeła posłał dobrą piłkę do Drozda, a ten uderzył piłkę głową minimalnie nad bramką. 2 minuty później Zamościanie stworzyli sobie kolejną groźną sytuację. Drozd zauważył na skrzydle Otrębę, który podał do Kupisza, jednak bramkarz zachował czujność i wybił piłkę na rzut rożny. W 15 minucie spotkania Hetman wyszedł na prowadzenie. Po składnej akcji zespołowej piłkę po długim rogu uderzał Kupisz i mógł cieszyć się z pierwszej bramki w tym meczu. Biało-zielono-czerwoni starali się iść za ciosem, z daleka uderzał minimalnie obok bramki Kanarek, a chwilę później po dograniu z rzutu rożnego piłką poprzeczkę obił Kamiński. W 26 minucie włodawianka, wykorzystując błąd naszych defensorów, doprowadziła do wyrównania. Na listę strzelców wpisał się Chodziutko. Po starcie bramki Hetman chwilowo przygasł. Gra bardziej toczyła się w środku pola. Jednak jak się okazało później, było to tylko w celu uśpienia uwagi rywala. Na minutę przed końcem pierwszej połowy Damian Kupisz po strzale z dystansu ponownie wpisał się na listę strzelców, dając prowadzenie do przerwy 2-1. Druga połowa to już całkowita dominacja przez Hetmana. W 56 minucie Daszkiewicz groźnie wyrzucił do Kamińskiego, a ten uderzył z woleja minimalnie obok bramki. W 62 minucie kapitan zespołu Solecki próbował uderzać z rzutu wolnego, jednak trafił w mur. 3 minuty później blisko zdobycia bramki była włodawianka. Z 16 metra uderzał Kishijew i był bliski szczęścia, piłka minimalnie minęła spojenie bramki. Ta sytuacja była jedyną, w której zespół z Włodawy zagroził bramce strzeżonej przez Skrzypka. W 72 minucie Ziółkowski znalazł się sam na sam z bramkarzem, minął go i podwyższył wynik 3-1. A 4 minuty później, za sprawą Błażeja Omańskiego, Hetman cieszył się z 4. gola w tym spotkaniu. Do końca spotkania Hetman nie odpuszczał i starał się zdobyć kolejnego gola. W 90 minucie, po zamieszaniu w polu karnym, piłkę do własnej bramki skierował obrońca Włodawian Księżak. Chwilę później główny arbiter tych zawodów zagwizdał po raz ostatni. Z powodu kontuzji boisko w 69 minucie musiał opuścić Filip Drozd. Miejmy nadzieję, że Filipowi nic groźnego się nie stało i będzie mógł pomóc drużynie w derbowym spotkaniu z Ładą, które już w najbliższą sobotę.